co dobre w was, tylko jeśli popełnicie jeden błąd, to natychmiast ten błąd jest o. No właśnie, nie nauczyłeś się, nie umiesz tego, chociaż pięć rzeczy wcześniej umieliście. Czasami rodzice, mimo woli, zamiast powiedzieć, okej, dwuja się zdarza każdemu, następnym razem pokażesz, że można mieć cztery albo pięć. Ze zmęczenia, ze zdenerwowania mówią najczęściej, gdybyś się nauczył, gdybyś był mądrzejszy, gdybyś była mądrzejsza. A to buduje w naszym mózgu poczucie takie, nie jestem dość dobra, nie jestem dość dobry. I potem hamuje nas w procesie uczenia się. Także pamiętajcie, każdy człowiek jest inny, każdy człowiek jest godny szacunku, zauważenia i każdy człowiek ma inne cechy dobre. W Kolonii, w Niemczech, miałam możliwość oglądania lekcji w czwartej klasie w szkole zintegrowanej. I między innymi w tej klasie były dzieci zupełnie zdrowe i były dzieci z różnymi ułomnościami. Była między innymi Helga, na wózku dziewczynka, bardzo inteligentna, która jednakże nie mogła artykułować słów. Natomiast mogła się wypowiadać śpiewając. Rozumiecie, czyli nie mogła mówić tak jak ja, natomiast gdyby to była jakaś melodia, to się potrafiła wypowiadać. I w pewnym momencie pani nauczycielka mówi tak, a teraz słuchajcie, wszyscy będziemy mieli bardzo fajny czas. Otóż ja zapytam Helgę, a jak wiecie, Helga jest zawsze przygotowana dobrze i do tego nam zaśpiewa. I ta dziewczynka odśpiewała swoją odpowiedź, dzieciaki, reszta jej poklaskali i potem ja z Helgą rozmawiałam. Słuchajcie, Helga w ogóle nie miała poczucia, że jest kimś gorszym. Była taką samą dziewczynką, jak i wszystkie inne dzieci. Dlaczego? Dlatego, że w odpowiedni sposób wszyscy się do niej odnosili i zachowywali. I to jest bardzo ważne, bo wiem, że czasami jesteście nieszczęśliwi w środku, dlatego, że ktoś was zauważa tą jedną, słabszą stronę czy cechę, zamiast zobaczyć 10 silnych. Ale pamiętajcie o tym, że ważne jest, jaki obraz siebie macie w środku. Jeśli się szanujecie, jeśli się w środku lubicie, to na pewno będziecie sobie łatwiej radzić z czasem. Dalej, myślenie pozytywne. Co to jest? Posłuchajcie, jeśli ktoś myśli pozytywnie i mówi, ktoś mu mówi tak, słuchaj, czy ty pamiętasz, że za dwa dni my mamy egzamin? Ta osoba mówi, och, Holender, zapomniałam. Och, ale nie, ale to jest pesymistycznie myśląca osoba. Nie, to się już nie uda. Oczywiście, bo nie mam tego, gdzie ja się nauczę, nie mam czasu. I zostaje jej taki wąski skrawek na szansę zdania egzaminu. O czym go nie zdaje, mówi, a nie mówiłam, że się to nie uda. Natomiast pozytywnie myśląca osoba powie tak, o kurczę, to tylko 48 godzin, ale mogę w czasie tego coś zrobić. Tu zadzwonię, tu poproszę kogoś o pomoc, tutaj mi może tata albo mama streści. I tak patrzy na świat, szeroko. I w tym szerokim patrzeniu na świat ma szanse i zagrożenia, ale potrafi wybrać. Natomiast pesymista widzi same zagrożenia, siada i nie robi nic. Także patrzcie zawsze pozytywnie na to, co robicie. Dalej, błędy można, o błędach można mówić twórczo lub bezsensownie. Bezsensownym mówieniem o błędach jest mówienie, gdybyś Elu nauczyła się lepiej, dostałabyś czwórkę. Gdybyś wzięła parasol, nie zmogłabyś. I to jest bezsensowne, bo dotyczy przeszłości, na którą Ela, Zosia, Janek, Jurek nie mają żadnego wpływu. Natomiast istnieje inna analiza błędów, bardzo fajna, kiedy ktoś mówi, słuchaj, trudno, zmogłaś, następnym razem weźmiesz albo kurtkę, albo parasol, będziesz pamiętała. Następnym razem wyuczysz się tej nielubianej historii i pokażesz sobie przede wszystkim, że potrafisz. I teraz co to daje? Daje to motywację, bo ktoś, kto do nas mówi następnym razem, to człowiek, który wierzy, że nam się coś uda. Pokazuje nam cel w przyszłości i wierzy, że my go osiągniemy. Także
jeżeli komuś chcecie pomóc, to nigdy nie gdybajcie. Zawsze mówcie następnym razem. No, słuchajcie, jeżeli podchodzimy do tablicy, jak pokonany, czyli tak, to mamy 50% już na minusie. Bo nauczyciel patrzy, mówi, nie, tragedia. No jak on stoi, czy ona stoi? No na pewno nie umie. A teraz podchodzi osoba, która umie, patrzy minus. Ale podchodzi z uśmiechem, tak? Patrzy na nauczyciela z życzliwością, lekko się uśmiechając, prawda? Inaczej ich odbieramy. Nie przyjmujcie nigdy postawy zwyciężonego. Nie ma to nic wspólnego. Postawa zwyciężonego jest niedobra. Postawa zwycięzcy, dobrze rozumiana, to jest postawa, o którą wszyscy powinniśmy walczyć. To nie jest postawa w kieszeni powiedzenia, no i co? A? Ktoś tu lepiej coś umiał ode mnie? Chyba nie. Jestem ja, potem wielka czarna dziura, a potem może ktoś z was. Choć nie wiem. Tak? W związku z czym pamiętajcie, człowiek, który chce coś osiągnąć, mową ciała musi pokazać, że jest nastawiony prospołecznie do ludzi, otwarty do ludzi, że jest człowiekiem, który zakłada sukces. Oczywiście, porażki muszą być, bo byśmy nie wiedzieli, co to jest sukces. Tak? Ale zakładam sukces, a jak ja zakładam porażkę, no to ta porażka plecze się za mną. Prawda? Dalej. Oj, wszyscy mamy z tym problemy. Konsekwencja w działaniu. Mówię sobie w niedzielę, od poniedziałku regularnie 2 godziny uczę się niemieckiego. Ale czy to musi być od tego poniedziałku? No niekoniecznie. No to może za tydzień, prawda? Brak nam konsekwencji. Bardzo często myślimy chaotycznie. Robimy historię, myślimy już o matmie. Robimy matmę, mówimy, Boże, wypracowanie z Polaka. Prawda? I to powoduje takie zjawisko psychologiczne, które się nazywa gonitwą myśli, która uniemożliwia każdemu człowiekowi, bez względu na to, kim jest, od dziecka do dorosłego bardzo człowieka, uniemożliwia logiczne, sprawne myślenie. Bo wtedy nasze myśli przerzucają się tylko, ojej, jeszcze to, ojej, jeszcze to, to ja pomyślę o tym, oj nie, muszę zacząć to. Czas płynie, a wy jesteście coraz bardziej zdenerwowani, coraz bardziej sfrustrowani, czyli niezadowoleni z istniejącego tu i teraz, a czas ucieka. Asertywność. Czy wiecie, co to jest asertywność? Ktoś wie? Dobrze? Okej, okay, widzę. To znaczy nie mówcie, tylko podnieście. Kto wie, co to jest asertywność? Fajnie. Więcej niż połowa dzieci. Młodzieży, przepraszam. Okej. Okay. Więc ja podam wam taką najprostszą dla wszystkich definicję asertywności. Asertywność jest to zdolność, umiejętność powiedzenia nie, czyli odmówienia, ale musi być to takie odmówienie, czy takie powiedzenie nie, aby ono nie obraziło, nie uraziło osoby, której mówimy nie. Jeżeli byście byli w grupie dzieci amerykańskich, to na pytanie, czy możesz mi pomóc, pierwsze dziecko mogłoby wam odpowiedzieć nie. Drugie dziecko? Nie. Trzecie dziecko? Tak, mogę. I to by było normalne. Polska